Cześć, z tej strony Artur. Dziś powiemy sobie o grania stosłupach. Zapraszam. A po co mi ta matma? No dobrze, omówiliśmy sobie ostatnio geometrię płaską, więc dzisiaj przyszedł najwyższy czas, żeby omówić sobie geometrię przestrzenną. I pierwszym tematem, o jakim sobie właśnie powiemy, będą to właśnie grania stosłupy. A co to w ogóle jest grania stosłup w takim razie? Grania stosłup to taki wielościan, czyli coś, co ma wiele ścian, to taki wielościan, którego wszystkie wierzchołki leżą na dwóch płaszczyznach równoległych do siebie. Co to znaczy na dwóch równoległych płaszczyznach? To znaczy, że jeżeli mamy jedną płaszczyznę, załóżmy taką, to by była nasza jedna płaszczyzna i to będzie druga płaszczyzna, to one mają być do siebie równoległe, czyli nigdy nie mogą się ze sobą przeciąć. Czyli jeżeli mamy taki na przykład graniostosób trójkątny w tym przypadku, to jego te wierzchołki trzy na dole, które mamy, będą leżeć na tej płaszczyźnie, czyli to będzie jedna płaszczyzna, natomiast te górne wierzchołki będą leżeć na drugiej płaszczyźnie. Te trzy wierzchołki tutaj z góry jakby co. I dodatkowo również wszystkie krawędzie, które nie leżą na tych płaszczyznach, muszą być do siebie równoległe. Czyli nigdy nie mogą się przeciąć, nawet jakbyśmy je w którąś stronę wydłużyli. Czyli tak jak mamy taki na przykład graniostosób trójkątny, tak, jego trzy wierzchołki leżą na takiej płaszczyźnie, te wierzchołki trzy leżą na takiej płaszczyźnie, natomiast krawędzie, które nie leżą na tych płaszczyznach, to jest ta krawędź i ta krawędź, one są do siebie równoległe. I taki wielościan to jest właśnie tak naprawdę graniostosób. No dobrze, to narysujmy sobie w takim razie jakiś przykładowy graniostosób i omówmy sobie, które boki i które krawędzie jak się nazywają. No dobrze, i teraz tak. To oczywiście te wszystkie nasze miejsca, gdzie krawędzie się w jakikolwiek sposób łączą, to są nasze oczywiście wierzchołki graniostosłupa. Zapiszmy sobie. Te krawędzie, które leżą na tych dwóch płaszczyznach, o których sobie mówiliśmy wcześniej, tak, czyli to by były te płaszczyzny, te nasze kartki papieru, na których leżą te podstawy, to te krawędzie czerwone, to są nasze krawędzie podstaw. Te nasze zielone odcinki, czyli te równoległe krawędzie, można powiedzieć, które nie są na tych płaszczyznach, w tym przypadku są takie cztery, to są nasze krawędzie boczne. No i teraz idąc dalej, jeżeli już mamy omówione wierzchołki krawędzie, również graniostosłup ma ściany. I teraz rozróżniamy różne ściany graniostosłupa. I teraz tak, te ściany, tutaj, ta ściana i ta ściana, ta, która jest, można powiedzieć, naszej podstawie, to jest nasza podstawa właśnie graniostosłupa. Natomiast te ściany, które są dookoła, można powiedzieć, podstaw, czyli to by była, załóżmy tutaj ta frontowa ściana, tak, ta z tyłu, tutaj również i tutaj te dwie boczne, czyli ta ściana i ta ściana również, to są nasze ściany boczne właśnie. No i oczywiście jeszcze dodatkowo powinniśmy sobie powiedzieć, że na przykład mamy coś takiego jak na przykład przekątna podstawy. Przekątna podstawy, no to będzie przekątna tego wielokąta, który jest w podstawie, czyli na przykład tutaj byśmy mogli na tej górnej podstawie narysować w tym miejscu coś takiego, albo na przykład coś takiego, to też by była przecież przekątna i to by były przekątne podstawy w takim razie. Ale jeżeli możemy mieć przekątną podstawy, czy też inaczej ściany podstawy, to również możemy mieć przekątną ściany bocznej. No i na przykład jakbyśmy sobie tą ścianę boczną tutaj wzięli na warsztat, no to przekątna tej ściany bocznej to by na przykład był taki odcinek. To by była jakaś przykładowa przekątna ściany boczna. No i na deser jeszcze mamy zawsze coś takiego jak przekątną graniostosłupa całego i przekątna graniostosłupa jest to odcinek, który łączy nam dowolny wierzchołek jednej podstawy, czyli na przykład tej górnej, z dowolnym wierzchołkiem dolnej podstawy, czyli tej dolnej, ale pod warunkiem, że ta przekątna nie będzie leżeć na żadnej ścianie bocznej. Czyli ja nie mogę na przykład w ten sposób poprowadzić, bo to nie będzie przekątna graniostosłupa, tylko przekątna, jakby nie patrzeć, ściany bocznej, bo leży na ścianie bocznej. Czyli przykładową przekątną takiego graniostosłupa, jakbym miał ten punkt, załóżmy, połączyć, to mógłbym go na przykład połączyć z tym punktem, tak? W ten sposób mógłbym poprowadzić tutaj przekątną całego graniostosłupa. Tu ewidentnie mogę wam pokazać jakiś przykładowy graniostosłup. Ten graniostosłup to byłby graniostosłup czworokątny. I teraz tak, to będą nasze wierzchołki graniostosłupa. Tak samo jak tutaj na dole również mamy cztery wierzchołki graniostosłupa. Oczywiście te krawędzie to będą krawędzie podstawy, tak samo jak te dolne. To będą nasze krawędzie boczne. I teraz tu mamy kilka przekątnych. Nawet musiałem je wprowadzić, bo inaczej by się nam graniostosłup rozsypał po prostu. Więc tak, to by była na przykład przykładowa przekątna ściany bocznej. To również by była przekątna ściany bocznej. Natomiast to by była przekątna naszej podstawy oczywiście.
No i ważna rzecz, jeśli chodzi o grania stosłup, to w grania stosłupach podstawy, ta górna i dolna, zawsze jest dokładnie takim samym wielokątem, tak? I te właśnie ściany są podstawami. Teraz jeśli chodzi o grania stosłupy, to mamy pewne zależności, jeśli chodzi o ilości wierzchołków, krawędzi i ścian grania stosłupie w zależności od tego, jaki wielokąt jest w podstawie. No i weźmy sobie taki przykład, że mamy na przykład grania stosłup trójkątny, czyli w podstawie jest trójkąt. No i teraz jeżeli my sobie podpiszemy, że załóżmy nasze wierzchołki, to będzie W, a oczywiście dodatkowo byśmy sobie tutaj nazwali, no co, że mamy jakąś literkę N, N to będzie ilość boków w podstawie, czyli jak mamy trójkątny, to jest trójkąt w podstawie, to wtedy N jest równe 3. Ja znaczę to takimi kółkami, że to jest właśnie nasze N. No i teraz jak sobie wierzchołki podpiszemy, że to będzie W, podpiszmy sobie tak, no to zauważcie, że jeżeli w naszym przypadku N tutaj przecież jest równe 3, ja to tutaj napiszę, że przecież jest trójkąt w podstawie, to ile mamy wierzchołków w ogóle w całym grania stosłupie? No zauważcie, że w jednej podstawie mamy, tak, oczywiście tyle samo co to N, ale również mamy drugą podstawę, czyli tych wierzchołków na pewno jest dwa razy więcej niż N kąt w podstawie. Czyli wzór na to byśmy sobie zapisali, że nasze W to jest 2 razy N, tak? Bo dwa razy więcej wierzchołków niż wierzchołków w jednej podstawie, bo są dwie podstawy po prostu. No dobrze, podpiszmy sobie teraz krawędzie, niech krawędzie będą literką K, jak krawędzie. No i zastanówmy się, ile jest krawędzi. Zauważcie, że w jednej takiej podstawie ile jest krawędzi? No tyle samo, co wierzchołków, prawda? Czyli jeżeli tak, to tu mamy w jednej podstawie, można powiedzieć, no, trzy krawędzie. Tyle samo mamy na dole, czyli to już by było 2 razy N. No i jeszcze od każdego wierzchołka przecież w tym grania stosłupie odchodzi nam krawędź boczna, jakby nie patrzeć. I tych krawędzi bocznych jest tak też tyle samo, co właśnie wierzchołków w podstawie. Czyli my byśmy mogli napisać, że tych naszych wszystkich krawędzi to jest 3 razy N. No i jeszcze mamy ściany. Podpiszmy, że to jest S. No i oczywiście pamiętajcie, że jeśli chodzi o ściany, do wszystkich ścian zaliczamy zarówno ściany podstaw, czy inaczej podstawy naszego grania stosłupa, jak i również wszystkie ściany boczne, jakby co. No to ile mamy tych ścian? No zauważcie, że ścian bocznych, czyli to by była nasza jedna ściana boczna, to by była nasza druga ściana boczna i to by była nasza trzecia ściana boczna, no to ich jest tyle samo tak naprawdę, co no znowu ten N kąt w podstawie, tak? Czyli tyle, co w wierzchołku w podstawie, czyli N, ale dodatkowo dochodzą nam jeszcze dwie ściany, bo przecież mamy właśnie jedną podstawę górną i jedną podstawę dolną. No to jakbyśmy mogli to zapisać? No N, bo tyle będzie ścian bocznych, czyli to by było równe N, ale do tego N trzeba dodać jeszcze 2, ponieważ mamy dwie podstawy. No i to wszystko, jeśli chodzi właśnie o zależności różnych ilości krawędzi, wierzchołków i ścian właśnie w grania stosłupach. Kolejną rzeczą, jakiej musimy sobie powiedzieć, to są rodzaje grania stosłupów. I pierwszym podstawowym grania stosłupem, jakim sobie rozróżniamy, to jest tak zwany grania stosłup prosty. Zapiszmy sobie. Grania stosłup prosty to taki grania stosłup, którego po pierwsze wszystkie ściany boczne są prostokątami, zapiszmy sobie, a po drugie wszystkie krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw, czy też inaczej do krawędzi podstaw w takim razie. A prostopadłe to znaczy jakie? Prostopadłe to znaczy, że są pod kątem prostym. To zauważcie, jak mamy taki grania stosłup właśnie trójkątny, no to tak. Oczywiście, rzeczywiście wszystkie ściany boczne są prostokątami, no w tym przypadku nawet kwadratami tak wyszło, ale to też jest prostokąt jakby co. Jeżeli ktoś nadal ma zaległości z czworokątów, to tu trzymajcie link do mojego materiału jakby co. A rzeczywiście każda krawędź boczna jest pod kątem prostym do krawędzi podstawy. Tu mamy wszędzie kąty proste jakby co. I tak a propos rysowania grania stosłupów, jak polecam to robić? Narysujcie sobie najpierw jedną podstawę, tak, jeśli już rysujecie. Nawet jeżeli ten trójkąt będzie równoboczny, tak jak w tym przypadku, o, zauważcie, bo ten trójkąt przecież jest trójkątem równobocznym, to jeżeli my sobie na niego spojrzymy w jakiś taki sposób pod kątem, to przecież ta ściana, która ma niby wszystkie boki tej samej długości, no pod takim kątem, o, na przykład tak jakbym zrobił, te krawędzie teraz jak patrzymy przecież na obraz nie są tej samej długości. To bardzo zależy pod jakim kątem będziemy patrzeć na taki grania stosłup. Jedyne co się zgadza, jeśli chodzi właśnie o rysowanie grania stosłupów, czyli brył trójwymiarowych na dwuwymiarowej kartce papieru, to równoległość, czy jeżeli rzeczywiście te krawędzie boczne są równoległe w rzeczywistości, to również na rysunku będą do siebie równoległe. Natomiast zarówno długości, jak i tak naprawdę kąty, czyli kątów prostych też nie zawsze widać na kartce papieru,
papieru, bo zauważcie przecież, że ta ściana boczna, ta tutaj frontowa, ona ma tu kąty proste, ale jak ja to sobie odkręcę, to ewidentnie tutaj nie ma żadnych kątów prostych jakby co. No jeśli chodzi o to rysowanie właśnie grania stosłupów, to narysujcie sobie zawsze najpierw podstawę, a później do tej podstawy dorysujcie sobie wysokości w grania stosłupie. Wysokości w ogóle to są również krawędzie boczne w takim grania stosłupie. No i jeżeli już mamy właśnie tą podstawę narysowaną jedną, to teraz po prostu musimy sobie poprowadzić tej samej długości krawędzie boczne, czyli właśnie wysokości. I rysujemy sobie jedną krawędź, teraz rysujemy sobie drugą krawędź równoległą do tej i tej samej długości oczywiście i również trzecią też tej samej długości oczywiście i wtedy dzięki temu nie musimy już teraz od linijki rysować za bardzo tej naszej podstawy jeszcze raz takiej samej, bo one mają być takie same. Wystarczy po prostu połączyć ze sobą końce teraz tych krawędzi bocznych. No i właśnie, jeżeli to ma być grania stosu prosty, to on tutaj musi mieć kąt prosty, tu musi być kąt prosty, tu musi mieć kąt prosty, tu musi być kąt prosty, bo oczywiście wszystkie ściany są oczywiście prostokątami, no i oczywiście każdy, czyli tu również jest kąt prosty, czego teoretycznie tutaj nie widać, tak, ale musicie sobie troszkę to wyobrazić przestrzennie, czyli tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty, bo przecież to musi być prostokąt, tak samo w tej ścianie, tu wszędzie również będą kąty proste, no i jakby nie patrzeć w takim razie, rzeczywiście wszystkie krawędzie boczne są również prostopadłe do podstaw w takim razie, tak, jakby nie patrzeć. No i teraz takim specyficznym graniastosłupem prostym jest graniastosłup prawidłowy. No i graniastosłup prawidłowy to taki graniastosłup prosty, czyli również wiemy, że jest prosty w takim razie, jeżeli jest prawidłowy, który ma w podstawie wielokąt foremny, to po pierwsze, a po drugie wszystkie jego ściany boczne są identyczne, czyli są w takim razie identycznymi prostokątami. A, no i oczywiście wielokąt foremny, to mam nadzieję, że wiecie, że wielokąt foremny to taki wielokąt, który po pierwsze ma wszystkie boki tej samej długości, ale również kąty ma tej samej miary, nie długości, tylko miary. Czyli jeżeli mamy taką sytuację i my wiemy, że ten graniastosłup jest prawidłowy, to my wiemy, że w takim razie w podstawie podstawa ma wszystkie boki takie same, czyli jak jedna, to również druga podstawa ma takie same. No i jeżeli tak, to również wszystkie te kąty w podstawie muszą być takie same. Akurat w przypadku tego czworokąta, który narysowałem, no to wiadomo, że to będą musiały być kąty proste. Oczywiście ja tu podpiszę ogólnie alfa, że te kąty po prostu muszą być po prostu takie same. Oczywiście w wielokącie foremnym. No i jeżeli mamy graniastosłup prosty i mamy też prawidłowy, to jeszcze musimy sobie wspomnieć, że jest też coś takiego jak graniastosłup pochyły. I graniastosłup pochyły różni się tym od graniastosłupa prostego, że ściany boczne są równoległobokami, nie prostokątami. No zapiszmy sobie. No i teraz, żeby wam to jakoś pokazać, wy za bardzo nie macie zadań z graniastosłupów pochyłych oczywiście. Ten graniastosłup jest graniastosłupem oczywiście prostym, ponieważ ściany boczne są prostokątami jak najbardziej i te przekątne, one mi tu specjalnie posłużyły, żeby tą bryłę naszą całą usztywnić. Wyjmijmy te przekątne, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i teraz jak wyjąłem te nasze przekątne, to ja go mogę przecież w ten sposób odchylić. Ten graniastosłup oczywiście on będzie właśnie pochyły, ponieważ wszystkie jego ściany boczne będą już teraz równoległobokami. I taki graniastosłup jest po prostu pochyły. Nie będziecie z tego robić żadnych zadań, ale żebyście wiedzieli o co chodzi. Czyli to byłby prosty, a to już byłby pochyły w takim razie. No dobrze, i kolejna rzecz, o której musimy sobie powiedzieć, to w ogóle nazewnictwo różnych graniastosłupów. Zapiszmy sobie. No i pierwsze słowo, jakie się pojawia zawsze po słowie graniastosłup, to po pierwsze, czy jest to graniastosłup prosty, czy jest to graniastosłup może prawidłowy, a może jest to po prostu graniastosłup ukośny, a może być po prostu graniastosłup. Wtedy nie wiemy, czy jest prosty, czy jest ukośny na przykład. I po słowie prawidłowy, prosty lub ukośny lub żadne słowo pojawia się słowo związane z wielokątem, które jest w podstawie tego graniastosłupa. Jeżeli mamy na przykład graniastosłup prosty, czworokątny, zapiszmy sobie, to my tylko wtedy wiemy tyle, że okej, ściany boczne są prostokątami, a w podstawie jest jakiś czworokąt. Nie wiemy jaki. Może to być równoległobok, może być to trapez, może być to cokolwiek. Jakiś po prostu czworokąt. Narysujmy sobie jakiś przykładowy. Czyli rysujemy sobie najpierw oczywiście naszą jedną podstawę. Niech ona będzie jakimś takim trapezem, niech będzie, że może być trapez, czemu nie? Załóżmy, niech on będzie zwykłym trapezem, nie żadnym równoramiennym. Dorysowujemy sobie do tego wysokości tego naszego graniastosłupa, które mają być tej samej długości i mają być do siebie równoległe. A na sam koniec dorysowujemy drugą naszą podstawę. No i oczywiście wiemy, że w takim razie wszystkie ściany boczne, czyli te ściany wszystkie są prostokątami, czyli tu muszą być wszędzie kąty proste, żebyście o tym nie zapominali. To może sobie narysujmy graniastosłup prawidłowy trójkątny. No to zaczynamy od narysowania jakiegoś trójkąta i uwaga, jeżeli jest prawidłowy, to co my wiemy? Jeżeli wiemy, że ten graniastosłup jest prawidłowy,
cały trójkątny, to my wiemy, że w podstawie jest trójkąt foremny, czyli inaczej to będzie trójkąt po prostu równoboczny, a ściany boczne również będą prostokątami, bo wiemy, że skoro graniastosów jest prawidłowy, to również jest prosty automatycznie. No i teraz jak chcecie narysować sobie trójkąt równoboczny i rysujecie sobie graniastosów, to wy możecie tak naprawdę dowolny ten trójkąt narysować, bo my wiemy, że długości boków nie są zachowywane, jeśli chodzi o rysowanie właśnie figur 3D na kartce 2D. Czyli rysujemy sobie jakikolwiek trójkącik, niech będzie tak, no może być nawet taki, przecież jeżeli tutaj w jakiś taki dziwny sposób sobie spojrzymy na graniastosów, to również może się wydawać, że ten kąt jest rozwarty. Zauważcie, z tym graniastosupem nawet, przecież tu w podstawie jest trójkąt równoboczny, ale jak ja go w jakiś taki sposób, o, na przykład w taki bym, pod takim kątem wam go pokazał, to ten kąt tu na dole przecież ewidentnie jest rozwarty. Zależy bardzo, jaki sposób sobie to ułożymy na tej kartce papieru. No i teraz sobie dorysowujemy oczywiście wysokości znowu, tej samej długości, czyli tu mamy wysokość, tu mamy wysokość i tu mamy wysokość. One mają być takie same i mają być równoległe. Na kartce w kratce trochę łatwiej, ale myślę, że całkiem dobrze mi się to udaje. No i łączymy teraz znowu oczywiście te wierzchołki. O, hop, hop, hop. No i my wiemy o tym graniastosupie, ponieważ jest prawidłowy, to my wiemy, że tu w podstawie wszystkie te boki mają długości A. No i oczywiście, jeżeli tak, to wiemy jeszcze dodatkowo, że przecież wszystkie kąty tutaj będą miały po 60 stopni, bo będzie to przecież trójkąt równoboczny, jakby co. No dobrze, i narysujmy sobie jeszcze taki trochę trudniejszy graniastosup. Będzie to graniastosup prawidłowy, sześciokątny. Narysujmy sobie. No i teraz, jeśli chodzi o rysowanie takiego graniastosupa, my wiemy, że on jest prawidłowy sześciokątny, czyli my wiemy, że w podstawie jest sześciokąt foremny. Może ja narysuję w ogóle sześciokąt foremny tu z boku najpierw. Sześciokąt foremny, wiemy, że ma wszystkie boki tej samej długości. Ja tu polecam zawsze rysować sobie te boki parami. Oczywiście to będzie rysunek poglądowy. Mniej więcej te boki powinny być tej samej długości. Najwyżej tu będziemy zaraz coś poprawiać lekko. No mniej więcej w ten sposób to by się nam tutaj zgadzało. I ten sześciokąt ma wszystkie boki tej samej długości. Czyli tu jest A, tu jest A, tu jest A, tu jest A, tu jest A. I tu też jest A jakby co. No i teraz my wiemy w ogóle o sześciokącie foremnym taką własność, że jeżeli poprowadzimy sobie dłuższe przekątne w tym naszym wielokącie, czyli dłuższe, co mam na myśli? Jeżeli z tego wierzchołka chciałem sobie poprowadzić na przykład taką przekątną, to będzie krótsza przekątna. Dłuższa przekątna to będzie ta, która połączy nam się z przeciwległym wierzchołkiem. Jeżeli my narysujemy wszystkie te nasze przekątne w tym naszym sześciokącie foremnym, to te przekątne podzielą nam ten sześciokąt na sześć trójkątów równobocznych. Czyli tu również będzie A, tu będzie A, tu będzie A, tu będzie A, tu będzie A i tu również jest A. Warto zapamiętać, bo jeżeli jakimś cudem wam się pojawi sześciokąt foremny na egzaminie, to żebyście umieli sobie policzyć na przykład pole takiego sześciokąta, bo jakbyśmy mogli takie pole policzyć? No, że takie pole naszego sześciokąta to jest w ogóle, no po prostu sześć takich naszych trójkącików, a pole trójkąta równobocznego, mam nadzieję, że już pamiętacie, że to jest A kwadrat pierwiastka z 3 na 4. W ten sposób można policzyć pole sześciokąta, jakby co. Teraz, jeśli chodzi o rysowanie takich graniastosłupów prawidłowych sześciokątnych, to my tą podstawę musimy w taki sprytny sposób narysować sześciokąt. Jeżeli chodzi właśnie o rysowanie tej podstawy, to ja zawsze polecam rysowanie boków tego sześciokąta parami. Czyli rysujemy sobie najpierw jeden bok, teraz rysujemy sobie równoległy bok, ale lekko przesunięty. Po co? Po to, żeby później, jak będziemy rysować krawędzie boczne, żeby te krawędzie boczne w żaden sposób się na siebie nie nakładały. Czyli narysowaliśmy sobie jeden bok i teraz rysujemy sobie bok tej samej długości, lekko przesunięty w prawo albo w lewo, nie ma to większego znaczenia. Te boki mają być tej samej długości. Teraz rysujemy sobie drugą parę boków i oczywiście pod jakimś kątem i teraz nie narysuję tak, bo wiem, że teraz ten bok bym miał pionowo i później z krawędzią boczną by się nam to pokryło. Czyli ja ten bok zrobię sobie troszeczkę dłuższy. Czyli ja go sobie zrobię na przykład w ten sposób i dokładnie taki sam bok teraz od tego wierzchołka muszę narysować. I on ma być oczywiście bokiem tej samej długości, równoległym do tego zielonego boku. No i teraz na koniec trzecia para równoległa, czyli to będzie ten bok i to będzie ten bok. W ten sposób. I teraz tak naprawdę jak już narysujecie jedną podstawę, to tak naprawdę najtrudniejsze mamy za sobą, bo teraz wystarczy znowu narysować wysokości, czyli krawędzie boczne tego do tej podstawy poprowadzone, tej samej wysokości i równoległe do siebie. No to załóżmy, zaczniemy odtąd, rysujemy sobie pierwszą krawędź, ona ma być teraz druga, ona ma być tej samej długości i równoległa do tamtej. Rysujemy sobie te krawędzie boczne, wszystkie, mówię, mają być tej samej długości i równoległe. Ten sposób i w ten sposób. Oczywiście na kartce w kratkę będzie troszkę łatwiej. No i teraz łączymy odpowiednio, wiemy, że tutaj
tutaj byłyby te odpowiednie nasze boki, czyli ten bok, ten bok, ten bok, ten bok, no i ten bok oraz ten bok. Czyli my tu w podstawie rzeczywiście te wszystkie boki mają tą samą długość, a jakby co, żebyście się tutaj nad tym nie zastanawiali. No i teraz jeśli chodzi o taki właśnie w ogóle grania stosu prawidłowy, sześciokątny, to ja bym tutaj wspomniał coś na temat przekątnych takiego grania stosupa, bo my mamy tutaj dłuższą i krótszą przekątną takiego grania stosupa. Zauważcie, że na przykład taka najdłuższa przekątna, to jeżeli ja bym ten wierzchołek połączył idealnie z przeciwległym wierzchołkiem do podstawy, ale na drugiej podstawie, tak? Czyli ta najdłuższa przekątna będzie na przykład w tym miejscu. To może być tu, to może na przykład być też tutaj, zauważcie, to może być na przykład również na przykład taka przekątna, te wszystkie przekątne będą tej samej długości, ale jedną sobie zostawimy. A krótsza przekątna? Krótsza przekątna to by była na przykład taka przekątna, ona już będzie krótsza, bo nie będzie idealnie ten wierzchołek i ten nie są naprzeciwko siebie, jakby co, patrząc na jednej podstawie. I teraz taka ważna własność, zauważcie, że wszystkie jakiekolwiek odcinki byśmy nie poprowadzili sobie teraz w tej podstawie, czyli na przykład jakbym poprowadził sobie przekątną po prostu tego sześciokąta w tym miejscu, to wszystkie odcinki leżące na tej podstawie będą pod kątem prostym do krawędzi bocznej, do której dochodzą. Czyli tu wiem, że jest kąt prosty. Jak ja bym sobie narysował na przykład taki odcinek, to on tu też będzie pod kątem prostym, oczywiście do krawędzi bocznej, tylko ten odcinek nic nam nie da, więc takiego nie będziemy rysować. No i oczywiście pamiętamy, że co? Ponieważ to, ta fioletowa nasza przekątna, to jest najdłuższa przekątna podstawy, więc pamiętamy, że to tak naprawdę będą dwie długości podstawy, bo to jest tak naprawdę, tak, jakbyśmy sobie wszystkie te przekątne poprowadzili w podstawie, no to wiemy, że tutaj się nam utworzyło sześć trójkątów równobocznych, czyli tu jest A i tu też jest A jakby co. Dlatego właśnie tutaj będzie 2A i tu oczywiście jakiś pitagorasik w jakimś zadaniu może się pojawić, ponieważ tu jest kąt prosty. Czyli jakbyście znali na przykład długość krawędzi podstawy A, to wiemy, tą długość znamy, wysokość na przykład znamy i możemy spokojnie policzyć wtedy przekątną dłuższą tego grania stosupa w takim razie. No a jeżeli chodzi o tą krótszą przekątną, no to tu my też przecież możemy narysować sobie coś takiego, taki odcinek. Ten odcinek to tak naprawdę będą dwie wysokości trójkąta równobocznego. To będą dwie wysokości trójkąta równobocznego jakby co. I tu też jest kąt prosty i tu też w tym trójkącie naszym możemy jakiegoś Pitagorasa sobie zrobić ewentualnie. I teraz jakby ktoś był ciekawy, jak taki grania stosów sześciokątny prawidłowy wygląda, to właśnie wygląda to mniej więcej w taki sposób. Ja tutaj oczywiście musiałem przekątne ścian bocznych dodatkowo wprowadzić, żeby to się nam nie rozleciało. Tu mamy podstawę i tu ewidentnie widać rzeczywiście, że ta podstawa składa się z sześciu trójkątów równobocznych i taka sama podstawa jest z drugiej strony. No i teraz ważna rzecz. Gdybym ja tego nie narysował tak jak przed chwilą, czyli my narysowaliśmy ten sześciokąt mniej więcej w taki sposób, można powiedzieć, tak? Pod takim kątem. I wszystkie tu krawędzie można powiedzieć, że bez problemu widzimy. Wszystkie krawędzie boczne są widoczne mniej więcej. No tutaj trochę przekłamuję obiektyw szerokokątny, ale oczywiście to tak powinno być. Natomiast jakbym ja go tak na wprost narysował, czyli ja tych boków w podstawie bym nie przesunął, czyli tak bym narysował, że mi się teraz, jakbym to tak narysował, to mi się ta krawędź boczna pokrywa z tą tylnią krawędzią boczną i tak nie rysujcie, bo wtedy nie widać na tym rysunku, co się dzieje. Zawsze, żeby to było troszkę przesunięte, tak żeby wszystkie krawędzie były widoczne. Jakby co. No dobrze, to jak omówiliśmy sobie różne rodzaje grania stosłupów, jak je nazywamy i podstawowe własności, no to musimy przejść do tego, co tak naprawdę was najbardziej interesuje, czyli do tego, w jaki sposób liczymy tak naprawdę objętość oraz pole całkowite grania stosłup. No dobrze, to narysujmy sobie w takim razie jakiś przykładowy grania stosłup i niech to będzie grania stosłup po prostu trójkątny, prosty. No i mamy jakiś taki graniastosłup. I teraz jeśli chodzi o pole, to wzór na pole naszego graniastosłupa to jest pole całkowite, możemy to w taki sposób nazwać. Pole całkowite ja tu podpiszę. I ono jest równe 2 razy pole podstawy plus pole boczne. Tu mamy pole podstawy, a tu pole boczne. I teraz o co chodzi? Pole podstawy to oczywiście pole podstawy oczywiście, czyli co tutaj, gdzie mamy podstawę? No to będzie nasza podstawa, tak? Czyli ten trójkąt, jaki tu mamy, to jest nasze pole podstawy, no i tu również jest pole podstawy, dlatego mamy 2 razy pole podstawy, jakby co. Czyli to też jest nasze pole podstawy. Natomiast pole boczne, żebyście się tutaj nie pomylili, pole boczne, ja tu napiszę może
odnośnik, że to jest suma pól wszystkich ścian bocznych. To jest suma pól wszystkich ścian bocznych, czyli zarówno ta ściana tutaj frontowa wchodzi w grę, jak i ta ściana tutaj po prawej stronie, jak i ta ściana tylnia, można powiedzieć. No ja ją tutaj przez chwilę zamarzę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Czyli wszystkie te trzy ściany i ich pola to jest właśnie całe nasze pole boczne. Natomiast pole ściany bocznej to oczywiście będzie pole jednej takiej ściany bocznej. No i oczywiście pole podstawy, w zależności jaki to jest wielokąt podstawy, czy to jest na przykład, grając w sposób trójkątny prawidłowy, to wtedy mamy pole trójkąta równobocznego. Jeżeli to byłby na przykład grania stosób prawidłowy czworokątny, to w podstawie będzie kwadrat, czyli to będzie pole kwadratu, ale może być też jakiś prostokąt, może być sześciokąt foremny, jak najbardziej. Jakakolwiek w sumie figura może być w podstawie, jakby co. Ale to pole boczne możemy czasami sobie troszkę szybciej policzyć. Zauważcie, że to pole boczne my możemy policzyć, że to jest obwód naszej podstawy, ja to napiszę w ten sposób, razy wysokość. No właśnie, w ogóle wysokość to oczywiście w graniu w stosupie prostym, jak i również prawidłowym, zawsze wysokością jest po prostu ta krawędź boczna. Czyli to wszystko to są nasze wysokości, jakby co, oznaczane dużą literą H zazwyczaj, czasami małą, nie ma to większego znaczenia. Ważne, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Ja polecam jednak stosowanie dużej litery H, żeby mała litera H została nam na przykład na, nie wiem, wysokość podstawy na przykład, albo wysokość jakiegoś trójkąta, tak? Tak, żeby to oznaczenie, tak żeby później nie trzeba było się bawić w indeksowanie tych naszych H. No i teraz skąd taka własność się wzięła? Może sobie omówimy. My pamiętamy przecież, że pole boczne to jest suma wszystkich ścian bocznych. No to jakbyśmy sobie tak wyobrazili, że my sobie usuwamy w ogóle podstawy, tu robimy dziurę, tu robimy dziurę, no i zostaje nam ta płaszczyzna tutaj, ta boczna, i my byśmy sobie ją rozcięli na przykład wzdłuż jednej z tych krawędzi naszych bocznych. Tak, nożyczkami rozcinamy i przecinamy. To jeżeli my sobie po prostu ją rozłożymy według tego ścięcia, to my przecież dostaniemy jakiś taki prostokąt, to my dostaniemy jakiś taki prostokąt, gdzie tu oczywiście będzie to nasze H, tu też będzie nasze H i tu jeszcze też się nam pojawią te dwie krawędzie jakieś boczne, jakby nie patrzeć. Oczywiście zależy, jaki to będzie ten nasz, jaka będzie ta nasza podstawa. No i teraz zauważcie, że tak naprawdę ta długość tutaj, to tutaj wszystko, no to będzie przecież tak, ten bok plus ten plus ten. A co to będzie dla naszej podstawy? No właśnie obwód. Czyli to właśnie byłby nasz obwód podstawy, a to jest nasza wysokość. Czyli my rzeczywiście możemy policzyć po prostu pole boczne jako pole całego takiego prostokąta, a mam nadzieję, że wiecie z prostokątów, a jeżeli nie, to odsyłam was do swojego materiału na temat czworokątów różnych, że pole prostokąta liczymy, że to jest jeden bok, czyli w tym przypadku obwód podstawy, razy drugi bok, czyli razy wysokość. Czyli jak najbardziej ten wzór by się zgadzał. No mogę wam jeszcze pokazać to na zasadzie kartki papieru. Załóżmy, że to jest nasz ten graniastosób trójkątny właśnie. Nie ma tych podstaw, to co mówiłem sobie, je wycinamy. Rozcinamy to wzdłuż jednej wysokości i rozkładamy. Zauważcie, że to pole boczne rzeczywiście to będzie po prostu zwykła kartka papieru, czyli zwykły prostokąt. I rzeczywiście ta krawędź tutaj na górze, czy też na dole, to będzie po prostu obwód rzeczywiście tej naszej podstawy, tak? Natomiast druga krawędź to jest po prostu wysokość tego naszego graniastosupa, jakby co. Natomiast jeśli chodzi po prostu o objętość takiego graniastosupa, to łatwy wzór mamy, że nasza objętość, którą oznaczamy V, ja to zapiszę objętość, to jest po prostu pole naszej podstawy razy nasza wysokość. Objętość to tak naprawdę ile na przykład wody albo jakichś po prostu jednostek sześciennych zmieściłoby się w środku naszej bryły przestrzennej. Można powiedzieć, jak mamy na przykład 300 cm sześciennych, jeśli chodzi o objętość, to oznacza, że zmieści się nam 300 takich sześcianików 1 na 1 na 1 cm. I w ten sposób właśnie liczymy tą objętość, jakby co. Teraz zajmijmy się takimi konkretnymi graniastosłupami, o których pewnie też słyszeliście. I takim podstawowym graniastosłupem, który najczęściej wam się chyba pojawia tak naprawdę na egzaminie, jest to prostopadłościan. Zapiszmy sobie. Prostopadłościan to taki graniastosłup po prostu, którego wszystkie ściany są prostokątami. Narysujmy sobie jakiś przykładowy w takim razie prostopadłościan. Dobrze, mamy podstawę, mamy wysokości. No i jeśli chodzi o prostopadłościan, to my oznaczamy oczywiście, że on ma, tutaj ma bok A, tu będzie miał bok A. Może ja tu zmienię jeszcze kolory. Czyli tu będzie miał bok B, tu będzie miał bok B, tu będzie miał bok B, tu będzie miał bok B. No i oczywiście normalnie te krawędzie boczne nazywamy wysokościami. To w prostopadłościanie możemy sobie nazwać, że to jest po prostu bok C. No i zauważcie, że taki prostopadłościan tak naprawdę, to jakbyśmy go nie położyli, to będzie dobrze, bo te podstawy możemy uznać, że to jest nasza
nasza podstawa i to jest nasza podstawa, bo one są przecież takie same, a krawędzie boczne, wtedy te C, będą przecież pod kątem prostym do podstaw i będą również do siebie równoległe. No ale jak ja bym pomyślał, że to jest będzie moja podstawa i to będzie moja podstawa, bo przecież te grania stosupy możecie mieć czasami troszkę tam przekręcone, no to teraz te boki A będą naszymi jak gdyby krawędziami bocznymi i one też wszystkie będą do siebie równoległe, więc nie ma problemu, tak też możemy na to patrzeć, jak i również możemy na to spojrzeć, że ta ściana frontowa tak naprawdę jest naszą podstawą, tak samo jak ta ściana tylnia. A krawędzie B to wtedy są nasze wysokości. Nie ma to znaczenia akurat dla prostopadłościanu. No ale załóżmy, że tak to zostawimy, to my zauważcie, możemy napisać, że nasze C to jest duże H jakby co. Przecież to jest wysokość naszego prostopadłościanu w takim razie. No i tutaj kilka własności. Możemy oczywiście sobie narysować przekątną takiego prostopadłościanu. Jakbyśmy chcieli sobie narysować przekątną, to ona by na przykład wyglądała w ten sposób. No jakbyśmy chcieli ją policzyć, to oczywiście byśmy musieli tutaj dorysować również przekątną naszej podstawy i pamiętajcie oczywiście, że ta przekątna podstawy będzie oczywiście pod kątem prostym do tej naszej krawędzi C jakby co, więc tutaj jakiś pitagorasik też może być, jak i również przecież tu jest kąt prosty, więc tutaj również może być jakiś pitagoras, jeżeli to jest prostokąt i znacie boki A i B, to możecie bez problemu przecież policzyć w takim razie tą długość, czyli tą przekątną naszego prostokąta, a mając tą przekątną i mając jeszcze tą krawędź C, z drugiego pitagorasa można policzyć również tą przekątną naszego całego prostopadłościanu. No i teraz jeśli chodzi oczywiście o objętość, na przykład to objętość liczymy tak jak zawsze, czyli to by było pole podstawy razy wysokość, tylko że podstawa to jest prostokąt A na B, czyli byśmy policzyli A razy B, a wysokość to jest H, czyli razy C, czyli tak naprawdę w skróconej formie możemy napisać, że to jest A, B, C. Oczywiście mnożenie tych trzech krawędzi ze sobą. No i pole całkowite prostopadłościanu, pole całkowite, oczywiście powinniśmy zrobić dwa razy pole podstawy plus pole boczne, ale zauważcie, że tak, my przecież mamy tak, A razy B, A razy B, to są nasze dwie, można powiedzieć w takim razie, podstawy, ale również te ściany boczne są parami takie same. Ta ściana jest taka sama jak ta i ta ściana frontowa jest taka sama jak ta tylnia ściana. I taki wzór, żeby sobie przyspieszyć oczywiście robotę, możemy zapisać, że to jest 2 razy i tutaj dodamy wszystkie różne ściany do siebie, w sensie pola tych ścian. Czyli A razy B, dodać B razy C, dodać A razy C. I tak można liczyć pole całkowite prostopadłościanu. No i jeszcze jedna bryła, którą wyróżniamy tak naprawdę, jeśli chodzi o grania stosupy i jest to sześcian. Zapiszmy sobie. No i teraz jeśli chodzi o sześcian to taki grania stosup, w którym każda ściana jest dokładnie takim samym kwadratem. No dobrze, to sobie narysujmy w takim razie jakiś przykładowy sześcian. Czyli jeżeli mamy sześcian i ma wszystkie mieć ściany takie same i one są kwadratami, to również wszystkie krawędzie w takim sześcianie są tej samej długości. Więc możemy sobie podpisać, że tu jest na przykład A, tu jest A i tu też będzie A w takim razie. No i teraz jeśli chodzi na przykład o liczenie takiego pola całkowitego, to nasze pole całkowite sześcianu, no to zauważcie, że my mamy tak naprawdę ile tutaj ścian? No jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Mamy sześć ścian, które są kwadratami, a pole jednego kwadratu to A kwadrat, więc my możemy napisać, że to jest po prostu 6A kwadrat. Po prostu w ten sposób można to policzyć. Natomiast nasza objętość takiego sześcianu, oczywiście objętość to by było też pole podstawy razy wysokość, ale zauważcie, że pole podstawy to będzie A kwadrat, a wysokość to jest A, więc A kwadrat razy A to będzie po prostu A do potęgi trzeciej, czyli A sześcian. Czyli nasza objętość to jest A sześcian. I tutaj dodatkowo może sobie wspomnimy o przekątnej sześcianu. Jeżeli byśmy sobie narysowali w tym miejscu przekątną tego sześcianu, to będzie ta nasza przekątna. To my oczywiście możemy sobie tutaj zawsze dorysować też przekątną naszej podstawy, tak? Przekątna kwadratu to A pierwiastka z dwóch, mam nadzieję, że pamiętacie, czyli tu mamy jakby co? A pierwiastka z dwóch i tu oczywiście tworzy nam się trójkąt prostokątny, z którego możemy, jeżeli mamy ten bok A i przekątną sobie policzymy, to z Pitagorasa możemy policzyć tą naszą właśnie zieloną przekątną całego naszego sześcianu. Ja mogę wam tutaj wrzucić taki wzorek, który warto może zapamiętać, przyspieszy czasami robotę, że tak naprawdę z Pitagorasa wynika, że to nasze D to jest po prostu A pierwiastka, ale z trzech tym razem. To wynika z tego, że jak zapiszemy sobie tutaj Pitagorasa na ten trójkąt cały, no to co będziemy mieli? Pierwsza przyprostokątna, czyli A pierwiastka z dwóch do kwadratu, tak? Ten bok byśmy sobie do kwadratu podnieśli. Dodalibyśmy do tego ten bok do kwadratu, czyli dodać A kwadrat, to z tego powinniśmy dostać D kwadrat. A do kwadratu to A kwadrat, pierwiastek z dwóch do kwadratu to będzie 2, czyli z tego dostaniemy 2A kwadrat, dodać A kwadrat równa się D kwadrat, czyli my tu dostaniemy, no, 2 jabłka plus jabłko to będą 3 jabłka, czyli mamy 3
a kwadrat równa się d kwadrat. No i jeżeli chcemy d policzyć, to musimy tu pod pierwiastek wszystko wrzucić, czyli pierwiastek z 3a kwadrat, a ponieważ wiemy, że a to jest liczba dodatnia, bo to przecież będzie krawędź, to z tego rzeczywiście dostaniemy a pierwiastka z 3. Wyprowadziłem wam szybko ten wzorek, jakby co. No to warto zapamiętać, że przekątna to jest właśnie a pierwiastka z 3, pole całkowite to jest 6a kwadrat, a objętość to jest po prostu a do potęgi trzeciej. No i to wszystko, jeśli chodzi tak naprawdę o jakąś taką podstawową wiedzę, jeśli chodzi o grania stosłupy. Zróbmy sobie teraz, jak zwykle, przykładowe zadania egzaminacyjne w takim razie. No dobrze, pierwsze zadanie. Pole powierzchni sześcianu jest równe 18 cm kwadratowych. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu. No dobrze, narysujmy sobie szybko sześcian. Mamy jakiś sześcian i my wiemy, że pole powierzchni, czyli pole powierzchni całkowitej, jeżeli nie ma napisane jakiej, to w domyśle jest całkowita. My wiemy w tym zadaniu, że pole całkowite jest równe 18 cm kwadratowych. I my mamy obliczyć długość przekątnej, czyli ta nasza przekątna, tak jak przed chwilą sobie mówiliśmy, ona by była w tym miejscu na przykład, to by była nasza przekątna D. Tak byśmy sobie ją podpisali, że to jest nasze D. Ten Pitagoras, czyli my tutaj powinniśmy w takim razie mieć tutaj kąt prosty i tu powinniśmy tą przekątną A pierwiastka z dwóch mieć, żeby tutaj do tego Pitagorasa później to wstawić albo skorzystać z tego wzoru, który wam dałem przed chwilą. No to my w każdym razie potrzebujemy długości boku A. Oczywiście A jest wszędzie tutaj. No to skoro wiemy, że pole całkowite to 18 cm kwadratowych, a wzór na pole całkowite to 6A kwadrat, to sobie zapiszmy. Czyli nasze 6A kwadrat jest równe na 18. Chcemy a policzyć, to dzielimy to przez 6, czyli nasze a kwadrat 18 na 6 to będzie 3, czyli nasze a to będzie pierwiastek z 3, bo jeżeli a do kwadratu to 3, to my musimy tutaj wstawić to w pierwiastek tego samego stopnia, co ta potęga przy naszej niewiadomej. No a skoro tak, a my możemy sobie to oczywiście właśnie z tego wzoru na przekątną zrobić, to może zrobimy tak szybciej, że wiemy, że d to jest a pierwiastka z 3, no to wstawiamy, że d to będzie a, to jest pierwiastek z 3, jakby nie patrzeć, razy pierwiastek z 3, a pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 3 do kwadratu, a pierwiastek kwadratowy i do kwadratu to się znosi, czyli zostaje z tego 3, oczywiście centymetry, bo taka była jednostka, czyli odpowiedź przekątna wynosi 3 centymetry. Lecimy dalej. Takie trochę bardziej rozbudowane zadanie, tak naprawdę dwa zadania w jednym. Zobaczmy. Informacje do zadania 12 i 13. Dany jest taki grania stosób prosty. Okej, taka trochę takie odwrócone T można powiedzieć. No i przeczytajmy, o co chodzi. Uzupełnij zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Liczba ścian tego grania stosupa jest równa. Liczba ścian. No dobrze, my możemy policzyć tą liczbę ścian po prostu tak po kolei. Ewentualnie, albo skorzystać z tego wzoru, że my wiemy, że ściany w naszym graniastosłupie, to jaki był wzór? To był wzór, że to jest ilość n, czyli ilość boków podstawy, no oczywiście plus 2, bo plus te dwie podstawy musimy dodać. No i teraz ważna rzecz, czym będzie podstawa w tym zadaniu? No mam nadzieję, że nikt nie pomyśli, że te podstawy to będzie na przykład ta podstawa i ta podstawa, bo to nie są takie same wielokąty. Pamiętajcie, że podstawa w graniastosłupie, jedna i druga, musi być dokładnie taka sama, no i leżeć na tych powierzchniach równoległych do siebie. Czyli tutaj w tym naszym zadaniu to nasza podstawa, to jest właśnie to odwrócone T. To jest nasza podstawa jakby co. Tu mamy jedną podstawę z przodu i tu z tyłu dokładnie jest taka sama podstawa, tak? Też w kształcie tej litery T odwróconej. Czyli to można powiedzieć, że to jest nasze na przykład pole podstawy, czy tam podstawa. No dobrze, to jaki to jest wielokąt w takim razie? No policzmy w takim razie wierzchołki. Ile ich tu mamy? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli to będzie ośmiokąt w podstawie. Czyli my wiemy w takim razie, że nasze n w tym zadaniu jest równe 8. No to ścian ile będzie? No to za n trzeba wstawić 8. 8 dodać 2 to będzie 10 w takim razie. Czyli która odpowiedź, liczba ścian tego grania stosłupa? No to będzie w takim razie odpowiedź A. No dobra, kolejne pytanie. Liczba krawędzi tego grania stosłupa jest równa. No liczba krawędzi, to też możemy sobie oczywiście wszystkie te krawędzie tu liczyć po prostu po kolei, żeby się nie zgubić, to można sobie jakoś tam oznaczyć, że jedna, druga, trzecia i tak dalej, ale możemy też skorzystać właśnie ze wzoru na krawędzie, czyli my wiemy, że krawędzie jak się liczyło? No krawędzie to było 3 razy n, bo mamy po tyle samo krawędzi w jednej i w drugiej podstawie i wszystkie krawędzie boczne też ich jest tyle samo, co krawędzi w jednej podstawie, czyli 3n, jakbyśmy tu sobie wstawili, to będzie 3 razy 8, czyli po prostu 24. 24, w takim razie odpowiedź C. Zadanie 13.
15 w takim razie? Przeczytajmy sobie. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, F, jeśli jest fałszywe. Objętość grania stosłupa jest równa 18. No dobrze, objętość mamy policzyć, czyli co? My powinniśmy tak naprawdę do objętości, my wiemy, że objętość, żeby policzyć, to my musimy policzyć tak naprawdę, że V to jest pole podstawy, no razy wysokość. Ta wysokość, może na różowo ją zapiszemy, jeżeli to na niebiesko, co narysowałem, to jest podstawa, to wysokości to są te krawędzie wszystkie, tak? To jest nasza wysokość jakby co? W tym miejscu. Po prostu ten graniastosób został położony na boku. Nie leży na podstawie, ale to tylko tyle. Czyli te wszystkie tu krawędzie to będą właśnie nasze wysokości. No dobrze, czyli musimy pole podstawy policzyć, czyli pole podstawy, czyli to będzie pole właśnie tego naszego takiego T. Tego naszego T tutaj. Jak byśmy policzyli to pole? No my możemy sobie to rozbić na dwie figury. Zauważcie, że możemy to sobie rozbić na chyba kwadrat, zaraz zobaczymy, tak? Bo tu mamy 2, czyli tu też będzie 2 jakby co. I tu jest 2, czyli ten kawałek też będzie 2 jakby co. No dobra, czyli ja bym tutaj podpisał sobie może zróbmy to właśnie na biało, czyli to by było nasze P1. Natomiast to, co tutaj mamy, ten jeszcze wielokąt tutaj, to będzie po prostu prostokąt, jakby nie patrzeć, to by było nasze P2. Ja też to troszkę tutaj zamaluję, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jakie ma wymiary ten drugi nasz prostokąt w takim razie? No tu ma piątkę, widzę, i ta krawędź tu, w tym miejscu, to będzie taka sama jak ta. Czyli to będzie jeden jakby co w tym miejscu. Dobra, no to liczymy pole. No to nasze P1 może tutaj. P1 to będzie równe. To jest kwadrat 2 na 2, czyli 2 do kwadratu, czyli 4. Natomiast to pole zielone P2, no to jest prostokąt 5 na 1, czyli 5 razy 1. Czyli to będzie 5. Czyli nasze pole podstawy całe to będzie po prostu 4 dodać 5, czyli po prostu 9. No dobrze, czyli nasze V to pole podstawy to jest 9, to sobie mówiliśmy, czyli to będzie 9. No i razy wysokość. Wysokość mówiliśmy, że jest ile tu równa? To jest nasza wysokość, to jest nasze H, czyli razy 2. Czyli nasza objętość to będzie 18. No i jednostki to były jakieś, nie było jednostek, czyli 18. Objętość graniastosłupa równa 18, to będzie prawda w takim razie. No i drugie pytanie. Pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe pole powierzchni bocznej. No dobrze, pole powierzchni bocznej. No możemy teraz te wszystkie ściany boczne, czyli które to będą ściany boczne? Ściany boczne to będzie ta ściana, tutaj ta na spodzie, ta ściana, i ta ściana. Czyli my te trzy kawałki możemy napisać po prostu, że to jest po prostu plus 5 jakby co, tak? Ten i ten. One dadzą w sumie 5, czyli to już mamy załatwione i jeszcze co nam tu zostało? No jeszcze zostały nam tutaj te boki, tak? One mają po 2, czyli dodać 2 razy 2, no i liczymy. Tu jest 5, tu jest 2, tu jest 4, czyli tak, 5 dodać 2 to będzie 7, dodać 5 to będzie 12 i 12 dodać 4 to będzie 16, czyli obwód to będzie 16 w takim razie. No dobra, wstawiamy tutaj do naszego pola bocznego, czyli to będzie 16 i razy nasza wysokość, wysokość to była 2, tak, to było w tym miejscu, czyli to powinno wyjść 32. A co oni tu powiedzieli? Pole powierzchni bocznej jest równe 30, no to to będzie fałsz w takim razie. No dobrze, kolejne zadanie. Ile maksymalnie sześciennych klocków o krawędzi 1,5 cm można umieścić w prostopadłościennym pudełku o wymiarach podanych na rysunku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No dobrze, my tu teoretycznie mamy się zastanowić, ile takich pełnych klocków się zmieści. Czyli my wiemy, że ten nasz sześcian, to on ma wszystkie tutaj krawędzie po 1,5, tak? Po 1,5 cm. Wszystko. No to my byśmy mogli sobie podzielić tą nasz graniastosób, spróbować go sobie tak pociachać właśnie na takie sześciany. Zastanowić się, ile by się w którym wymiarze zmieściło. No tak, tu mamy 3, tu jest 1,5. No to ile takich długości boków się w trójce zmieści? No my możemy to podzielić. No 3 podzielić na 1,5, no to mam nadzieję, że wiecie, że to będzie 2. Czyli my wiemy, że tu w pionie, można powiedzieć, można podzielić ten cały prostopadłościan, tak, na dwie takie części po 1,5 cm jakby co. No to mamy załatwione. No i teraz tak, tu jest 4,5, tu jest 4,5 i to jest ten nasz wymiar. No to trzeba by też podzielić 4,5 na 1,5, żeby się zastanowić, ile tutaj się zmieści. No 1,5 razy 3 da 4,5, czyli to będą 3. Czyli my wiemy, że tutaj można powiedzieć, że jesteśmy w stanie to podzielić, no na takie 3 kawałki jakby co, tak, po 1,5 cm, czyli tutaj też się nam to pojawi. Okej. Okay. No i mamy ostatni wymiar, tą 12. 12 i tu jest 1,5, to 12 podzielić na 1,5. No czy macie pomysł, ile to jest? Jak nie macie, to można to sobie pod kreską policzyć, czyli żeby to policzyć, to powinniśmy napisać, że to jest 120
20 na 15, bo musimy przesunąć przecinek w jednym i w drugiej liczbie, żeby to podzielić pod kreską normalnie. Jeżeli ktoś nie wie, jak dzielić pod kreską, to link do materiału trzymajcie. No dobrze, no to tak, w 12 się nic nie zmieści, no to i tak trzeba po prostu spróbować sobie strzelić. No ile to by tego mogło być? No z 8, 8 razy 10 to by było 80 i 8 razy 5 to będzie 40, 80 plus 40 to będzie po prostu 120, czyli okej. Udało się strzelić, że to będzie 8, to będzie minus 120 i będzie 0,0. No trzeba było po prostu wcelować, ewentualnie kilka razy spróbować. Czyli tu byśmy mieli 8, czyli my wiemy, że tutaj możemy podzielić w pionie, można powiedzieć, na 8 takich kawałków, czyli na 2, teraz to, co zostało, na 2 i to jeszcze, co zostało, wszystko też na 2 byśmy podzielili w takim razie, tak? To mniej więcej w ten sposób by wyglądało. No dobrze, jakie jest pytanie? Ile maksymalnie tych sześciennych klocków? No to żeby policzyć ilość tych sześciennych klocków, to my możemy policzyć, ile jest w każdą stronę, czyli tutaj tych klocków mamy 8, tak? Można powiedzieć. Tutaj w tą stronę wiemy, że mamy dwa klocki, a w tą stronę tutaj mamy 3, więc wystarczy teraz pomnożyć 8 razy 2 razy 3, więc sobie to policzmy. 8 razy 2 razy 3, czyli tu można być 8 razy 6 to by było, bo tutaj to sobie wymnożymy 2 razy 3 najpierw. 8 razy 6 to jest 48. Czyli która odpowiedź? Czyli odpowiedź C w takim razie. Mam nadzieję, że jak prześledziliście ten materiał z grania stosupów, to wszystko sobie ułożyliście w głowie, jakiekolwiek wątpliwości wam rozwiałem. Dla tych, którzy wytrwali do końca, niech napiszą w komentarzu, jakiego Pokemona mam na koszulce. Nie wiem, czy mamy tu jakichś fanów Pokemonów jeszcze, ale ja zawsze lubiłem, pamiętam, także zobaczymy, kto ewentualnie z was w ogóle coś tam kojarzy z tego uniwersum. Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczam, to zapraszam was na swojego Facebooka. A po co mi ta matma? Linki będą w opisie. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?